Zarząd Powiatu Łukowskiego rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Porozumienie, które podpisano w lutym, dotyczy przeprowadzania badań archeologicznych na terenie Powiatu Łukowskiego. Ta współpraca będzie realizowana w wielu płaszczyznach, między innymi między szkołami ponadgimnazjalnymi a uczelnią, między muzeami, w tym Muzeum Regionalnym a uczelnią, między bezpośrednio samorządem a uczelnią. Natomiast najbliższe nasze plany plany na ten rok to przeprowadzenie badań archeologicznych w różnych miejscach naszego powiatu by bliżej poznać przeszłość naszej ziemi także wierzę że te wspólne badania które będą przeprowadzone w tym roku, badania archeologiczne przyniosą jakieś ciekawe odkrycia, być może wzbogacą nasze Muzeum Regionalne o nowe jakieś zbiory zbiory ciekawych rzeczy związanych z przeszłością tych ziem, z przeszłością naszych mieszkańców. Planujemy także w tym roku, by doszło do bezpośredniej współpracy uczelni z naszymi szkołami. Profesorowie z tej uczelni są gotowi przyjeżdżać do naszych szkół z wykładami, prowadzić ćwiczenia na wybrane tematy, więc wierzę, że będzie to taka ciekawa forma uczelni. Uzupełniająca ofertę poszczególnych szkół. Inicjatorem nawiązania współpracy pomiędzy powiatem a uczelnią był radny Andrzej Soczko. Powiat Łukowski należy do najsłabiej rozpoznanych archeologicznie zakątków Polski. Doskonale o tym wiedzieliśmy. W związku z tym istniała potrzeba, żeby zainteresować kwestią badań jakąś instytucję, jednostkę naukową z którą wspólnie można było te zaniedbania wieloletnie nadrobić. Padła akurat na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, między innymi dlatego, że tym terenem Ziemi Łukowskiej interesowała się profesor Maria Miśkiewicz, z którą już wcześniej nawiązaliśmy kontakt. Ona z kolei współpracowała zarówno z Polską Akademią Nauk, jak z Uniwersytetem. I za jej to pośrednictwem trafiliśmy do profesora Koblińskiego, dyrektora Instytutu Archeologii na UKSW. Przede wszystkim chodziło o dwie kwestie. Jedną, jedna ta pierwsza podstawowa to zainteresowanie uniwersytetu badaniami w dłuższej perspektywie czasowej, tak żeby mieć gwarancję, że studenci naukowcy będą tu systematycznie przez wiele lat zaglądali, prowadząc badania ale nie tylko prowadząc badania, również ogłaszając publikacje z tychże badań. Chodziło również o rzecz niebagatelną, mianowicie we współczesnym świecie zabytki archeologiczne, zarówno te ruchome, jak i nieruchome, znikają w zastraszającym tempie. To, co powiedziałem na wstępie, że Ziemiałkowska pod tym względem nie jest przebadana, odstaje wyraźnie choćby od regionów tych ościennych, to nie jest jednocześnie stwierdzenie, że pozostawiamy coś dla przyszłych pokoleń. Zabytki ulegają systematycznemu zniszczeniu. Dochodzi jeszcze taki element związany z tak zwanymi poszukiwaczami skarbów. Te działania są prowadzone nielegalnie. Artefakty, które są wydobywane z ziemi, lądują gdzieś tam na aukcjach. Niestety nie trafia do naszych muzeów. Pierwsze szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji umowy omawiano na spotkaniu w siedzibie Uniwersytetu w Warszawie. Pokazywałem mapy, które zostały złożone z mapy cyfrowej współczesnej i starej mapy Majewskiego z 1821 roku bodajże. Te dwie mapy dotyczące terenu łukowa zostały nałożone w ten sposób wyselekcjonowaliśmy tą część miasta, gdzie pierwotnie powinno istnieć to założenie grodowe. Trzeba przyznać, że to jest sytuacja specyficzna miasto, które liczy sobie kilkaset lat, prawie tysiąc lat przeszłości, nigdy nie przeprowadziło jakichś poważniejszych badań archeologicznych. W niedługim czasie będzie to wręcz niemożliwe, jako że prowadzone są wciąż inwestycje tych terenów na, w miejscach, gdzie istniał kiedyś kościół farny, zamek, terenów niezabudowanych jest już niewiele. Dostęp jest niesłychanie utrudniony. Jeśli nie zostaną w najbliższym czasie przeprowadzone jakieś badania, to możemy w przyszłości o nich wręcz zapomnieć. Realizacją umowy ma zająć się Muzeum Regionalne. Na wspólne działania już udało się pozyskać 200 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No jesteśmy w tej chwili na dobrej drodze do odkrycia nowego powiatu łukowskiego. Mam tu na myśli działania archeologiczne które w takim stopniu, jak my zamierzamy je zrealizować, do tej pory no, takie zdarzenie nie miało miejsca. Udało nam się już pierwsze prace archeologicznie poczynić. Tutaj mieliśmy okazję uczestniczyć przy pracach związanych z Kurchanem w lesie w Krynszczaku. I to jakby zapoczątkowało taką dalszą drogę, którą, którą muzeum zmierza, i przez najbliższe dwa lata będzie będzie dzielnie kroczyło, bo już na dzień dzisiejszy wiemy, że pozyskaliśmy środki z funduszu ministra na działania archeologiczne i wśród wszystkich beneficjentów, którzy złożyli wnioski, dostaliśmy najwięcej tych środków. I to trzeba podkreślić, bo pierwszy raz muzeum składało wniosek o badania archeologiczne. Wniosek przygotowany był wspólnie z Uniwersytetem Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Tutaj panowie archeolodzy opracowali działania, te sprawy techniczne, natomiast muzeum zajęło się merytoryką. Ktoś może powiedzieć, dlaczego UKSW, prawda? Nie inny Wydział Archeologii innego uniwersytetu czy innej uczelni. Dlatego, że oni mają bardzo nowoczesne metody badań archeologicznych. Dzisiaj archeologia nam się kojarzy, znaczy no większości z nas, z Indiana Jonesem, prawda? I po poszukiwaniem Złotej Arki, aczkolwiek taka w UKowie by się przydała. My tu zupełnie innymi metodami będziemy działa, działali, czyli od e, takiego skanowania terenu, od e, lidara, czyli od e, laseru, który będzie badał lasy, poprzez e, działania no, magnetyczne. E, no, inne to jest. No, Musiałbym mieć tutaj pomoc naukową, żeby, żeby to wszystko opisać, bo, e, bo takie te działania będą podjęte. E, I e, to będzie z korzyścią dla wszystkich dla władz powiatu, dla władz gmin, dla władz miasta, dla naukowców, no i dla nas, dla odbiorców. Efektem będzie również wystawa w Muzeum Regionalnym w Wukowie, której brakowało. Gdzieś tam wszyscy pomijali muzeum, mimo że ten dział archeologii istnieje i no takie załamanie mieliśmy związane z amonitami czyli ta najdalsza historia brak archeologii. I no, historia średniowiecza z XIII wiekiem i dalej y, historia tutaj życia mieszkańców Łukowa i okolicznych miejscowości. No, chcemy, żeby wreszcie Łuków jako, jako miasto powiatowe, ale jako jedno z najstarszych miast w Polsce, z uwarunkowaną również historią. Z, wszyscy wiemy, że byli templariusze w Łukowie, wiemy, że był gród, ale tak naprawdę nie wiemy gdzie do końca ta faktoria i ten gród się znajdowały. Kościół farny, więc to ma duże znaczenie dla, dla poznania historii. Dlatego, żebyśmy jadąc gdzieś do Warszawy, powiedzieli, no, my pochodzimy z tego łukowa, gdzie znaleziono to i to. Tak? Pierwsze wspólne przedsięwzięcie, które zrealizują muzeum i uczelnia, odbędzie się już w kwietniu. Oczekiwania są duże. Zobaczymy więc, co w ziemi łukowskiej znajdą archeolodzy.